Szybki internet. I fajka w pokoju? Czy jednak w plenerze? Internet stacjonarny i mobilny w ofercie domowo-mobilnej tam i tu od Wektry. Tylko za 45 zł. Zadzwoń 601-601-601. Wektra. Tam i tu. Firma Ekowiatr. Specjalizujemy się w zakresie administrowania i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Wyróżnia nas wieloletnia praktyka na rynku nieruchomości, na którym działamy nieprzerwanie od 2008 roku. Stawiamy na wszechstronną obsługę, począwszy od protokolarnego przejęcia nieruchomości, przez stały nadzór administratora, techniczną obsługę nieruchomości oraz obsługę księgowo-finansową, aż do reagowania na codzienne problemy i potrzeby mieszkańców. Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz dodatkowych usług rozszerzonych o współpracę z profesjonalnymi firmami. Pośredniczymy w zawieraniu umów z firmami zapewniającymi stały dopływ ciepła, wody, energii elektrycznej i innych mediów. Dzięki szerokiej działalności, jaką prowadzimy na terenie kilku miast, mieliśmy do czynienia ze zróżnicowaną specyfikacją nieruchomości, dlatego wiemy, że każda nieruchomość wymaga odrębnego podejścia i zastosowania odpowiednich dla niej rozwiązań. Pomagamy także w przeprowadzeniu inwestycji budowlanych, począwszy od etapu planowania zakresu inwestycji, dopełnieniu wszelkich formalności w urzędach poprzez pomoc w wyborze wykonawcy i nadzorze nad przebiegiem prac. Jesteśmy przygotowani do udzielania wyczerpujących informacji w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań oraz troska o jakość obsługi i interesy zarządzanych wspólnot pozwoliło nam zbudować zaufanie właścicieli lokali. Zapraszamy do współpracy. Nasza siedziba znajduje się na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4/3 w Łasku. Telefon 43 675 53 15. Pani komisarz, proszę powiedzieć, jak zmieniły się karty do głosowania w porównaniu do tych z ostatnich wyborów? Jest jedna podstawowa zmiana, o której na pewno wszyscy Państwo już słyszeli. Nie mamy w tych wyborach książeczek. Mamy jedną kartę w wyborach do organów stanowiących gmin, jedną kartę, na której zaznaczamy wybranego kandydata do Rady Powiatu i również jedną kartę analogicznie dla województwa. Czwarta karta pozwoli nam zaznaczyć kandydata, którego chcielibyśmy widzieć w charakterze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jest to karta jednostronicowa, nie jest to książeczka, nie ma więc wątpliwości związanych z tym, na której stronie i czy ewentualnie na kilku stawiać krzyżyki. Mamy jedną kartę i na
każdej z nich, na każdej jednej karcie jednostronicowej mamy możliwość zaznaczenia jednego kandydata. I to jest podstawowa różnica. Jak głosować, aby głos był ważny? Przede wszystkim w sposób przemyślany. To znaczy proponuję zapoznać się wcześniej z listami kandydatów, stawić się w lokalu z już podjętą decyzją co do tego, na kogo chcemy oddać swój głos i postawić znak przy nazwisku wybranego kandydata. Przy czym tutaj musimy uczulić na to, że musi to być znak przy nazwisku jednego kandydata na każdej karcie. Czyli w przypadku karty do głosowania w wyborach do Rady Gminy mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie na jednej karcie, na jednej stronie mamy wymieniony szereg kandydatów. One się nieco różnią, te karty, w zależności od tego, czy dokonujemy wyborów w gminie do 20 tysięcy, czy powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Jednak w każdym przypadku zaznaczamy tylko jednego kandydata, stawiamy jeden znak. Ja celowo mówię znak, a nie krzyżyk, ponieważ w tych wyborach musi to być znak polegający na tym, że w kratce przecinają się co najmniej dwie linie, czyli może ich być więcej niż dwie, ale muszą to być dwie linie lub więcej przecinające się w kratce. I taki znak postawiony przy nazwisku jednego kandydata oznacza, że głos oddany w ten sposób jest głosem ważnym. I dotyczy to każdej z kart, zarówno w wyborach do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa, jak i w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Co w przypadku pomyłki i skreśleń? Dlatego zaczęłam od tego, że należy przyjść do lokalu wyborczego z podjętą decyzją, potraktować ten akt wyborczy naprawdę poważnie i postarać się nie mylić na karcie do głosowania, ponieważ niestety postawienie znaku, powiedzmy umownie znaku X, chociaż wiemy, że może to być więcej niż dwie linie, postawienie tego znaku przy więcej niż jednym kandydacie powoduje nieważność tego głosu. Dlatego apeluję o to, aby się nie mylić, bo nie ma takiej procedury, która by pozwoliła na wycofanie głosu, nie wiem, otrzymanie ponownej karty, poprawianie polegające na tym, że stawiamy znak przy innym kandydacie niż pierwotnie mieliśmy zamiar. Nie, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że tocząca się swego czasu dyskusja mówiąca o tym, aby można było dokonać pewnych poprawek, tak naprawdę doprowadziła do wprowadzenia zmian w przepisach, które pozwalają na poprawienie samego znaku postawionego w kratce. Stąd ta możliwość zaznaczenia więcej niż dwóch linii. Jeżeli zadrżała nam ręka, nie pisał długopis, jedna linia znaku zamierzonego przez nas znaku X jest bardziej czytelna, druga mniej, nie musimy się tego obawiać. W tej samej kratce, przy tym samym kandydacie możemy te linie poprawiać, pisać więcej linii niż tylko dwie. I na tym polega to ułatwienie i stąd rozwiązanie, zgodnie z którym linii w kratce może być więcej niż dwie. Natomiast one muszą się przecinać i znak taki nie może być postawiony przy nazwisku kilku kandydatów. Co do zasady, nie wchodząc w ewentualne dywagacje co do rodzaju list, ja myślę, że każdy wyborca powinien trzymać się tej zasady, że ma przemyślaną już decyzję co do tego, na kogo głosuje i przy tym nazwisku stawia znak. O czym jeszcze warto pamiętać w dniu wyborów? Przede wszystkim o tym, żeby dotrzeć do właściwej obwodowej komisji wyborczej i dotrzeć z dokumentem, który pozwoli na ustalenie tożsamości, pobrać karty do głosowania, prawidłowo zagłosować. To takie podstawowe wytyczne dla wyborców. Karolina Morawka, witam w przeglądzie wydarzeń. Miło mi poinformować, że nasza telewizja dokładnie 19 października obchodzi 5-lecie działalności. To dla nas wielki zaszczyt, że możemy od 5 lat gościć w Państwa domach i przekazywać najważniejsze informacje z regionu. W
tym czasie zrealizowaliśmy ponad 5 tysięcy materiałów filmowych. Mieliśmy przyjemność towarzyszyć Państwu w wielu ważnych dla Was wydarzeniach. Staraliśmy się również dostarczać Wam wiele dobrych emocji i radości w codziennym życiu. Dziękujemy Państwu za okazywane wyrazy sympatii. Dziękujemy również za krytyczne uwagi, bo to mobilizuje nas do jeszcze lepszej pracy. Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom i partnerom za dobrą współpracę i kontakt. W kolejnych programach wrócimy jeszcze do początków ósemki telewizji regionalnej i porozmawiamy z Państwem o Waszych oczekiwaniach i życzeniach. Na dzisiaj jeszcze raz dziękujemy i prosimy o więcej. W dzisiejszym programie pozwolimy Państwu odpocząć od polityki, dlatego przygotowaliśmy dla Was przegląd wydarzeń kulturalnych i sportowych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie naszego regionu. W Łaskiej Kolegiacie już od dłuższego czasu odbywają się różnego rodzaju koncerty, które przyciągają coraz większą publiczność. Na jednym z występów mieszkańcy mogli wsłuchać się w dźwięki muzyki hiszpańskiej. W Łaskiej Kolegiacie odbył się koncert muzyki hiszpańskiej zorganizowany przez Centrum Idei ku Humanizmowi. Pasjonaci kultury i muzyki hiszpańskiej mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział w podróży po dźwiękach latynoskich. Tego dnia w Łaskiej Kolegiacie nie zabrakło ich miłośników, jak i słuchaczy poznających tę kulturę. Nasz chór powstał jako stowarzyszenie w 2010 roku, gdzie założycielem i kierownikiem artystycznym jest profesor Jan Kondratowicz, aktualnie nasz dyrygent, i przez lata dopracowaliśmy się różnych ciekawych utworów. Reprezentujemy od muzyki rozrywkowej przez sakralną po klasyczną, gdzie wykonujemy takich klasyków jak Mozart czy Vivaldi. Dzisiejszy koncert, który organizuje Centrum Idei ku Humanizmowi, jest to jakby takie preludium przed wielkim festiwalem. Będzie to drugi już festiwal, letni festiwal w XVI-wiecznej kolegiacie, podczas którego będą prezentowane utwory tak naprawdę z sfery sakrum, jak i profanum. Zatem już dzisiaj zapraszamy w każdą niedzielę lipca i sierpnia na 19 do naszej kolegiaty. Oczywiście wstęp na wszystkie koncerty bezpłatne. W kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego odbył się pierwszy przegląd chórów pod hasłem W hołdzie niepodległej. W konkursie wzięło udział 9 chórów nie tylko z naszego regionu. Przegląd był okazją do uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W hołdzie niepodległej pod takim hasłem odbył się pierwszy przegląd chórów z udziałem wokalistów z całej Polski. Każdy chór miał do wykonania 3 utwory. Publiczność mogła poza pieśniami religijnymi i patriotycznymi usłyszeć także utwory rozrywkowe. W regulaminie
naszego przeglądu oczywiście uwzględniliśmy to, co jest w haśle, czyli pieśni patriotyczne, pieśń dowolna i pieśń religijna ze względu na miejsce, w którym się to odbywa, czyli w świątyni. No, bardzo się cieszymy, że rozgłos naszego przeglądu rozszerzy się poza granicami naszego regionu, poza naszym regionem. Nasze zaprzyjaźnione i bliskie chóry będą, czyli chór Lutnia Zacny Zwarty, chór Uwielbienia miejscowy, ale będą też chóry z Wrocławia, z Czastar, z Łasku, z Łodzi. Żeby podnieść rangę tego przedsięwzięcia, tego wydarzenia i żeby dać szansę zaprezentować się w pełni zespołom. No jednak postanowiliśmy, że będzie to formuła konkursu. Pieśni patriotyczne od dawna pełnią bardzo ważną funkcję dla naszego narodu. Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest dobrą okazją do tego, by te pieśni przypomnieć. W sposób szczególny chcieliśmy podkreślić wagę pieśni patriotycznych, przypomnieć je, bo wiele z nich usłyszymy, które są znane, żeby społeczeństwo, nasza wspólnota parafialna, nasze społeczeństwo Sieradza i regionu nie zapomniało tych pieśni, które przez wiele lat były właśnie wiodącymi, prawie że jedynymi, wtedy kiedy no, nasi przodkowie, nasi dziadowie walczyli o to, abyśmy my dzisiaj mogli wnieść bardzo skromną cząstkę do tego, co oni zrobili. No, bardzo, bardzo skromną cząstkę. Umiłowałeś nas, o Boże, dzięki Ci, Panie, przez wszystkie dni. Niechaj o ziemi gwiazda słońca, hymn uwielbienia powierzchni. Przegląd chórów był jednym z elementów uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy o stuleciu odzyskania niepodległości Polski mówią w różny sposób, chcą uczcić. Także jesteśmy wszyscy nastawieni na to, żeby jakby inne formy też się zaczęły pojawiać tego uczczenia, oprócz tablic różnych i jakichś pamiątkowych innych sytuacji. Śpiew, kultura to takie coś, co zostaje tak na dłużej w pamięci i chcemy też do tych odbiorców, którzy lubią śpiew, się zwrócić. Sami też to bardzo lubimy, dużo patriotycznych pieśni śpiewamy, więc ta okazja jest taka dla nas też budująca, że możemy i zaśpiewać, i ugościć chóry, które chcą z nami śpiewać. Thank you.
konkursie zaprezentowało się 9 chórów. My staramy się mieć w repertuarze kilkanaście, może kilkadziesiąt nawet tych utworów i jeżeli zajdzie okazja, potrzeba albo okoliczność, wykonujemy je z powodzeniem. No ten rok jest szczególny na takie pieśni. No dlatego też szczególnie, byśmy się przygotowali starannie na tą dzisiejszą uroczystość. A czym dla panów jest udział w takim koncercie? Każdy wyjście na scenę, wie pan, jest dla amatorów, bo my jesteśmy grupą amatorską, od 30 parę lat pracującą z sobą, no jest dużym przeżyciem. Jest to emocja, najpierw jest długo i starannie trzeba się przygotować, żeby krótko i przyzwoicie wykonać coś. A dzisiaj dodatkowo formuła jeszcze konkursu. Tak, a to są już wyścigi sportowe, ponieważ ja mam naturę sportowca, więc tym bardziej to przeżywam. Czyli będzie troszeczkę rywalizacji. Otóż to, właśnie tak będzie. Pierwsze miejsce zajął chór Cantiamo Tutto z Wrocławia i chór Cantante Deo z Sieradza. Piersi się wyrwało, wielki bólu i rozdełce, i za wojskiem poleciało, zakochane przynieść serce. Żołnierz drogą nasze roba, nasze uśmiech się uczali, pięknie do pleca kasowa, i pomaszerował dalej. Jak wypadnie ofiar.
Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza. To okazja, aby sięgnąć po dobrą książkę. Posłuchajcie, jaką propozycję przygotowała dla Was pani Wiesława Kruszek. Mario Vargas Llosa to peruwiański pisarz światowej sławy, laureat Nagrody Nobla z 2010 roku. Jest autorem licznych powieści, m.in. Miasto i psy, Dyskretny bohater, Ciotka Julia i skryba, Gawędzierz. W 2003 roku ukazała się jego powieść Raj tuż za rogiem. W tym samym roku ukazała się ona również w Polsce. W 2010 została wznowiona. To jest właśnie to wydanie. To niezwykła opowieść o dwóch postaciach. Jedną z nich jest wybitny francuski malarz Paul Gauguin. Drugą, bardzo mało znana, Flora Tristan, jego babka, której nigdy nie poznał, urodził się bowiem 4 lata po jej śmierci. Akcja powieści toczy się w XIX wieku. Malarz i jego babka poszukują swojego raju na ziemi, bo w ten niebiański mocno powątpiewają. Llosa w kolejnych rozdziałach na przemian przybliża nam życie malarza i jego babki. Właściwie jego schyłek, ale w retrospekcjach poznajemy też ich wcześniejsze losy. Flora Tristan to jedna z pierwszych francuskich feministek, bojowniczka o prawa kobiet, o poprawę życia robotników. Mocno wierzyła w słuszność swoich wyborów, chciała zmieniać świat. Paul Gauguin również radykalnie próbował zmienić swoje ustabilizowane życie i w poszukiwaniu twórczych inspiracji wyruszył na Markizy i na Tahiti. Czy wśród Maorysów znajdzie swój raj? Bardzo go poszukuje, bo wyspy Polinezji nie są już tak dziewiczym terytorium jak dawniej. Powoli zaczyna tu wkraczać cywilizacja. Pisarz wspaniale opowiada o malarzu i rewolucjonistce. Narrację w trzeciej osobie czasem ubarwia zwrotami do postaci. Zwraca się do Coque, tak nazwała malarza jedna z kobiet na Tahiti, i do Flority. Zadaje im pytania, zastanawia się nad słusznością ich wyborów. Dzięki temu postaci te stają się bliższe czytelnikowi. Opisy tworzenia przez Gauguina niektórych znaczących w jego dorobku obrazów są niezwykle barwnie przedstawione w powieści. Czytając, ma się właściwie ochotę od razu oglądać te obrazy. No wielka szkoda może, że w książce nie znalazły się ich reprodukcje. Trzeba zatem przerywać czytanie i zaglądać do albumów malarskich czy do internetu, by zobaczyć Manao Tupapau, wizję pokazaniu żółtego Chrystusa, czy jeszcze wiele obrazów, których tytuły są wymienione w powieści. Raj tuż za rogiem to wspaniała opowieść o tym, jak można urzeczywistniać marzenia, podejmować wyzwania, nie bać się trudnych decyzji. To także poszukiwanie odpowiedzi, jaką cenę trzeba za to zapłacić. Drużyna Tubondzin Volley Mosir Sieradz awansowała w pięknym stylu do drugiej ligi i przed rozpoczęciem sezonu rozegrała towarzyski mecz z drużyną Gwiazd, w której znaleźli się m.in. Dominik Witczak i Bartosz Janeczek. W meczu po raz ostatni w roli zawodnika zagrał obecny trener Tubondzin Volley Mosir Sieradz Radosław Szymczak.
Spotkanie było także zwieńczeniem i zakończeniem jego kariery zawodowej. Gościem honorowym meczu był Krzysztof Ignaczak, znakomity libero reprezentacji Polski. Tu Bądzin Wolej Mosir Sieradz rozegrał swój pierwszy pokazowy mecz z gwiazdami polskiej siatkówki. W zespole gwiazd grali m.in. Dominik Witczak i Bartosz Janeczek. Gorącymi owacjami kibice przyjęli legendę polskiej siatkówki, wspaniałego libero reprezentacji Polski przez wiele lat Krzysztofa Ignaczaka, który wcielił się w rolę trenera drużyny gości. Pomimo zabawy i miłej atmosfery mecz stał na wysokim poziomie. Ostatecznie zwycięstwo odnieśli siatkarze gości 3-2. To ostatni mecz w roli zawodnika Radosława Szymczaka. Radek przejął obowiązki trenera Tu Bądzin Wolej Mosir Sieradz. Na pewno niesamowita przygoda, bo dzięki siatkówce przez długi czas to był mój zawód, w zasadzie tylko tym się zajmowałem, ale dzięki temu mogłem poznać całą masę niesamowitych ludzi, być praktycznie często co roku w innym miejscu, zmieniać, doświadczać i mieć naprawdę fantastyczną przygodę, więc szczególnie młodym chłopakom tutaj z Sieradza i nie tylko, no bardzo polecam, że mogliby to potraktować jako taki fajną odskocznię, bo wiadomo, że to się kiedyś zmieni, tak jak ja teraz kończę z graniem, więc przychodzi ten czas i za długo on nie trwa, ale może być to fajny przepis, fajna recepta na życie. Ile ten twój czas trwał? No myślę, że ponad 20 lat grania w siatkówkę i myślę, że jeszcze bym dał radę, ponieważ zdrowie dopisuje, więc kilka lat bym pograł, no ale jednak nowe wyzwanie i tutaj mnie bardziej ciągnie w tą stronę. To jakie teraz plany? No teraz chcemy przede wszystkim tutaj z drużyną sieradzką dobrze się zaprezentować w drugiej lidze. Ja już w zeszłym roku byłem jako trener grający. Co prawda rzadko się wpuszczałem na boisko, nie było takiej potrzeby. W tym roku no już postanowiłem z boiskiem dać sobie spokój, tylko zająć się trenowaniem, bo jest to praktycznie niemożliwe pogodzić to i utrzymać dobrą jakość jednego i drugiego. Trenerowi i drużynie życzymy dobrych kolejnych meczów oraz awansu do pierwszej ligi. Okres jesienny to świetna okazja, aby porozmawiać o miodzie i pszczołach. Z kamerą byliśmy w niewielkiej wsi Zaborów, niedaleko Uniejowa, w pasiece Pawlaka, który kontynuując rodzinną tradycję zajmuje się pszczelarstwem. Pan Paweł opowiadał nam o swojej działalności i produktach. Warto zapoznać się z różnorodnością miodów i ich przeznaczeniem. Posłuchajcie. Niedaleko Uniejowa, w niewielkiej wsi Zaborów, znajduje się gospodarstwo pasieczne Pawła Pawlaka, który od 2008 roku z pasją i wielkim zaangażowaniem zajmuje się pszczelarstwem. To rodzinna tradycja sięgająca wiele lat wstecz. Zaczęło się to w zasadzie od mojego wuja, który też jest pszczelarzem. Pracowałem troszkę za granicą. Nie wiedziałem, co robić, przyjechałem do Polski i tak szukałem, może to. Aż akurat wujek prowadził pasiekę. Pojechałem z nim kilka razy do tej pasieki, bardzo mi się spodobało. No i stwierdziłem, że może by tak też zacząć, nie? Dał mi na początku kilka rodzin. Co prawda ule sam zrobiłem, bo no, jestem trochę takim majsterkowiczem. Ule zrobiłem sam. Rodziny dostałem od niego, no i tak to się zaczęło. Od 5 rodzin, później co roku coraz więcej. I tak z latami przybywało tego. No wujek jest takim moim, no powiedzmy, wzorcem, na którym mogę zawsze polegać, jeżeli mam jakiś problem, zawsze do niego dzwonię, zawsze mi pomaga w prowadzeniu tej pasieki. Działalność prowadzę od 10 lat, no cały czas jest pasieka w rozwoju, planuję kolejne jakieś tam inwestycje, kolejne jakieś działania, cały czas poszerzam też swoją ofertę handlową. Na początku były miody, w tej chwili dochodzi już pierzga, pyłek pszczeli. W przyszłości będzie również propolis, kit pszczeli.
Dobrze, to może przejdźmy do tych produktów. Proszę powiedzieć, jakie pan ma miody? No w tej chwili, w tym roku udało się pozyskać naprawdę szeroką gamę miodów, bo też prowadzę pasiekę wędrowną. Nie tylko bazuję na jednym miejscu, tylko wędruję z tymi ulami. Udało mi się pozyskać w tym roku miód wielokwiatowy jak zawsze, chociaż było troszeczkę mniej tego miodu ze względu na to, że bardzo szybka była wiosna i te pszczoły były nie do końca gotowe. Czyli mamy ten wielokwiatowy, rzepakowy, następnie akacjowy. Akacja i facelia to mniej więcej w tym samym okresie kwitną, dlatego muszę troszkę podzielić te rodziny. Dochodzi do tego facelia, później mamy lipowy, no i gryczany w tym roku doszedł, bo wywiozłem właśnie pasiekę akurat na Lubelszczyznę, specjalnie na grykę. No i udało mi się w tym roku również pozyskać spaź liściastą. Dlaczego w ogóle miód powinniśmy spożywać? No ma bardzo cenne właściwości odżywcze dla organizmu, lecznicze. Bardzo dobrze wpływa na skórę, na nasz organizm, w ogóle odbudowuje. Każdy miód ma właśnie swoje wskazanie, typowe wskazanie, nie? Tak jak na przykład facelia, ona jest bardzo dobra na wątrobę, ma takie właściwości regeneracyjne, oczyszczające dla organizmu, jeżeli ktoś pali, oczyszcza właśnie ze złogów, toksyn, czyli to jest takie jej typowe wskazanie, nie? Jak na przykład lipa, bardzo dobrze wpływa z kolei na odporność, na górne drogi oddechowe, dolne drogi oddechowe, ma takie właściwości napotne. Także każdy z tych miodów ma swoje właściwości. Rzepak jest bardzo dobry na serce właśnie, nie? Ma bardzo dużo glukozy w sobie, jest takim miodem odżywczym, energetycznym, daje takiego kopa energetycznego. Jeszcze co mi się udało pozyskać? Nostrzyk biały, miód z nostrzyka białego, który też uprawiam. Bardzo fajny miód, taki bardzo aromatyczny. Jego typowym wskazaniem jest na przykład działa rozrzedzająco na krew. Rozrzedzająco i obniża ciśnienie. Czyli tutaj trzeba też uważać troszeczkę z tym miodem, ale to jest jego właśnie typowe wskazanie na obniżenie ciśnienia i na rozrzedzenie krwi, jeżeli ktoś ma problemy z zakrzepicą. Po czym poznać, że miód jest prawdziwy i naturalny? Prawdziwy miód przede wszystkim zawsze się krystalizuje, nie? Jedynie tutaj akacja może przebywać dłuższy okres w postaci płynnej, chociaż też potrafi się skrystalizować, ale to ze względu na zawartość fruktozy, bo fruktoza ma to do siebie, że ona nie krystalizuje. Nie? Jeżeli jest bardzo dużo tej fruktozy, no to potrafi stać naprawdę bardzo długo płynna, nawet do roku czasu. W takim razie, gdzie możemy znaleźć pana produkty? No przede wszystkim u mnie w pasiece tutaj na miejscu, w Uniejowie. Przy termach można zakupić, również w sklepach, między innymi w Groszku, w Podębicach. To też i na wydarzeniach kulturalnych typu turnieje rycerskie, na Festiwalu Smaków również. Też tam jestem z miodami, także też można nabyć, można przyjść spróbować, bo też wystawiam do konsumpcji, spróbowania. Gmina Uniejów chętnie wspiera lokalnych przedsiębiorców i ich produkty związane z regionem, tworzące wyjątkową wartość miejsca. Tutaj Uniejów wspiera mnie, tutaj gmina, w moich działaniach. Zawsze jak mam jakieś zapytania o imprezy, o wystawienie się, zawsze mi pomagają, nie ma z tym żadnego problemu. No w tym roku też jakby zasponsorowali wózek handlowy, który też mam tam na miejscu, mogę się wystawiać z tymi miodami, promować i Uniejów, i tutaj pasiekę, także rozwój idzie do przodu. Jak wygląda w ogóle zainteresowanie ludzi miodem i czy my jako Polacy dużo tego miodu spożywamy? No jako Polacy można powiedzieć, że mogłoby być zawsze lepiej. Zawsze możemy wyjść z tego założenia, że mogło być zawsze lepiej. Niemcy, no oni tutaj spożywają no dwu, trzykrotnie więcej tego miodu niż my tutaj w Polsce, nie? No może ta świadomość jest też wyższa spożywania tych produktów. No tutaj akurat w większości nasi konsumenci sugerują się ceną, niekoniecznie jakością. No miejmy nadzieję, że ta tendencja będzie wzrastała. No też mam taką nadzieję. Zawsze to poprawi nasze budżety, te pasieki będą się rozwijać, tych pszczół będzie przybywać. A my będziemy zdrowsi. Tak jest. Gmina Uniejów promuje postawy przedsiębiorcze wykorzystujące potencjał miejsca i dostępne lokalne surowce oraz miejscowe tradycje. W
ostatnim czasie gościliśmy z kamerą w gminie Warta, gdzie mieliśmy okazję poznać zespół śpiewaczy Jezioranki działający w Warckim Centrum Kultury. Zespół kultywuje tradycję folkloru sieradzkiego, przejawiającą się zarówno w piosenkach i strojach, jak i w obrzędach i zwyczajach. W przyszłym roku panie będą świętowały jubileusz z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Paniom życzymy wszystkiego najlepszego i udanego jubileuszu. Po raz pierwszy mam przyjemność rozmawiać z panią i z zespołem Jezioranki. Jak to się stało, że przez 55 lat prawie nie miałem okazji was spotkać? No, nie wiem jak to się stało, w każdym bądź razie na pewno zespół działa od 55 lat. W przyszłym roku będzie 55. rocznica powstania zespołu. Jest to kontynuacja. Kiedyś występowały nasze mamy. My kontynuujemy teraz. Po prostu lubimy śpiewać, bawić się. Jest to dla nas przyjemnością i chętnie uczestniczymy we wszystkich imprezach okolicznościowych w naszej gminie. I nie tylko. W tej chwili jest taki czas dożynkowy, to myślę, że na wielu wydarzeniach będą mieli okazję panie spotkać, bo będą za chwileczkę dożynki w Ustkowie, tutaj w gminie i mieście Warta. W ogóle zespół jest z Jeziorska, tak? Czy z całego terenu gminy? Jest zespół z Jeziorska, ale i z pobliskich tutaj wsi, bo no, nie wszystkie akurat jesteśmy mieszkankami Jeziorska. Są dwa pokolenia, młodsze i starsze, czyli młodzież się garnie. Pięknie ludowe stroje. Już mówiliśmy, że w Ustkowie będziemy mogli państwa zobaczyć teraz na dożynkach. Wiem również, że będziecie już niedługo występowały na jarmarku powiatowym w Sieradzu. Tak, tak. Będziemy brały udział właśnie w imprezie dożynkowej, która odbędzie się właśnie w Ustkowie. I jarmark, który będzie w Sieradzu. No. Zawsze zastanawiałem się nad tym fenomenem, że są osoby takie, które coś z siebie więcej chcą dać. Po pracy znajdują czas, żeby się integrować, spotkać. Macie jakiegoś opiekuna. Skąd czerpiecie pomysły na swój program? Staramy się, żeby utwory, które wykonujemy, były pochodziły przynajmniej tutaj z okolic. No, działamy przy Warckim Centrum Kultury. To członkostwo w tym zespole to taka tradycja, bo wiem, że pani mamy również w tym zespole były. Czy pamięta pani może te czasy, jak mama za rękę przyprowadzała małą Bożenkę na próbę zespołu? No to znaczy się, Bożenka nie była już aż taka mała, bo miała 14 lat, kiedy zaczęła śpiewać w tym zespole. No i tak z malutkimi przerwami przez te wszystkie lata należy. Mają dobrze chłopi, po Zagunie roli mają, gorzolinę popijają. Po Zagunie roli mają, gorzolinę popijają. Ilu członków zespół na ten moment liczy? No i zaskoczony jestem, że nie ma panów. Co się dzieje? No nie ma, no jakoś ciężko tu u nas jest z męską obsadą tego zespołu. No nigdy nie było u nas panów, żadnego. W przyszłym roku jubileusz 55-lecia. Proszę powiedzieć, jakie macie takie skryte swoje plany i marzenia? Chcielibyśmy jeszcze działać, no śpiewać przede wszystkim. No i myślimy, że nam się to uda. No, planów i marzeń, jakichś bardzo sprecyzowanych może aż tak nie mamy, ale chciałybyśmy śpiewać. No to na zakończenie naszej rozmowy, pani Bożenko, zapraszamy panów do tego, żeby uczestniczyć w pracach tego zespołu. Życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji 55-lecia. No i do zobaczenia już wkrótce na jarmarku powiatowym w Sieradzu, tak? Tak, oczywiście. Będziemy się na pewno widzieć, będzie nam bardzo miło. Dziękuję bardzo. Może na zakończenie naszej rozmowy coś skocznego takiego dla widzów, pani Bożenko, od zespołu. Ja dograbiła, prosto wiązała, po tej robocie trzy dni leżała. Oj, leży, leży, bolą ją kości, nie od roboty, tylko od złości. Oj, leży, leży, niech się wyleży, będzie robiła jak się należy. Oj, siano, 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 niewoda, gdzie się podziała moja uroda? Moja uroda po świecie chodzi i ładnych chłopców za sobą wodzi. A czy uwodzi, czy też nie wodzi, moja uroda po świecie chodzi. A czy jo godna, czy jo niegodna, niech jo wypije kielicha do dna. Oj, do dna, samego, mam jo mężulka bardzo dobrego. Drzewa na rąbie wody naniesie, co się obejrzy, dumnie śmieje się.
Wspólnie z zespołem Warta Folk Band zrealizowaliśmy teledysk do piosenki Wypłynęła rybka. Prace nad teledyskiem dostarczyły nam sporo radości i satysfakcji. Możemy zdradzić, że dzięki naszej współpracy powstaną kolejne klipy, do których oglądania już serdecznie zachęcam. Wypłynęła rybka z bystrego jeziora. Płakała dziewczyna z rana do wieczora. Płakała dziewczyna z rana do wieczora. Jesteśmy telewizją otwartą i chętnie promujemy młodych wykonawców. Zapraszam do obejrzenia teledysku zespołu Fighters. Oh,
W dzisiejszym przeglądzie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Oglądam super telewizję. Wyjeżdżam na weekend? Zabieram ze sobą super telewizję. Internet przeglądam w domu albo w kawiarni. A teraz deser. Korzystam z telefonii bez limitu tam, gdzie mi się podoba. Marzysz o tym samym? To pójść wodza fantazji. I wybierz ofertę domową mobilną tam i tu, od Wektry. Telewizja, internet lub telefonia. W ofercie domowo mobilne już od 45 zł. Zadzwoń 601-601-601. Wektra, tam i tu. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Bank Spółdzielczy w Sieradzu w trosce o satysfakcję i zadowolenie swoich klientów zaprasza do korzystania z bogatej oferty oddziałów znajdujących się w Sieradzu, Brzeźniu, Burzyninie i Wróblewie. Z Bankiem Spółdzielczym w Sieradzu jestem związany od 33 lat. Jest tu miła atmosfera, przyjazna dla klienta. Pracownicy są profesjonalnie przygotowani. Obsługa naprawdę jest przemiła. Jest to bank polski, dobry. W ofercie banku posiadamy produkty dla klientów indywidualnych, instytucji, przedsiębiorców i rolników. Klientami banku jesteśmy od ponad 20 lat. Korzystaliśmy z wielu programów rozwoju obszarów wiejskich. Zawsze bank wspierał nas w tych inwestycjach, w zakupie maszyn, zawsze oferując korzystne kredyty na dobrych warunkach, w sumie najlepsze z wszystkich banków i godne polecenia dla wszystkich rolników i nie tylko. Jestem wieloletnim klientem tego banku. Bank jest bardzo przyjazny dla ludzi. Każdemu mogę polecić ten bank, aby założył sobie tutaj konto, brał kredyty i inne realizował swoje marzenia z tym bankiem. Prowadzę gospodarstwo rolne od 2010 roku. Korzystam z usług banku spółdzielczego w Sieradzu, oddział w Brzeźniu. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z tym bankiem, ponieważ bank wychodzi naprzeciw problemom swoich klientów, jeżeli chodzi o problemy rynkowe. Bank Spółdzielczy w Sieradzu naprawdę jest bardzo dobrym bankiem. Jest bankiem polskim. Bank tworzą ludzie. W Banku Spółdzielczym w Sieradzu pracują naprawdę wspaniali ludzie, zawsze pomocni, zawsze mili, a przede wszystkim eksperci w tym, co robią. Moi rodzice korzystali z tego banku i korzystają, ja też. Mam nadzieję, że następne pokolenia będą również z tego korzystać. W naszych oddziałach możesz dokonać wszystkich płatności. Decyzje kredytowe podejmowane są w centrali banku w Sieradzu, dzięki czemu skraca się czas oczekiwania. Prowadzę działalność gospodarczą na terenie gminy Wróblew. Klientką banku spółdzielczego jestem od 8 lat. Korzystam z bankowości internetowej. W banku panuje bardzo miła i przyjemna atmosfera. Jest to bank przyjazny dla klienta, który polecam wszystkim. Zapraszamy do korzystania z atrakcyjnej oferty i usług naszych oddziałów. Jest to dobry bank, troskliwy, otwarty na ludzi, ma liczne placówki w Sieradzu. Najważniejsze to od kilku lat obsługuje nas, spółdzielców, ponad 9300 rachunków. Regularnie, w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia, Państwa indywidualne konta uznawane są wpłatami dokonywanymi do spółdzielni. Przede wszystkim jest to spółdzielnia i polski bank. Pamiętajmy, że warto z niego korzystać. Bank Spółdzielczy w Sieradzu to Twój bank. Jesteśmy blisko Ciebie.
Nowoczesna pracownia psychologiczna PKS Sieradz oferuje badania z zakresu psychologii, transportu i medycyny pracy dla kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, np. straż pożarna, pogotowie ratunkowe, instruktorów nauki jazdy, taksówkarzy, a także dla osób, które straciły prawo jazdy. Ponadto prowadzimy badania dla operatorów sprzętu budowlanego, operatorów maszyn i wózków widłowych oraz osób pracujących na wysokości. Nowoczesny sprzęt, miła i profesjonalna obsługa, krótki czas badania, terminy ustalane z dnia na dzień. To atuty pracowni psychologicznej PKS Sieradz, ulica Wojska Polskiego 63, telefon 508 062 911. Zapraszamy. Na dzisiaj to już wszystko. Nasze materiały są dostępne na stronie internetowej 8tvr.pl. Na premierowy serwis informacyjny zapraszam w poniedziałek o godzinie 18. Życzę miłego weekendu i do zobaczenia.